Polecam przede wszystkim ruch, tak, bo nic tak nie działa, w cudzysłowie, dobrze na głowę, jak wysiłek fizyczny. Wydzielają się endorfiny i każdemu polecam, jeżeli ktoś ma w życiu dużo stresów, to przede wszystkim do wysiłku fizycznego, do aktywności fizycznej. Kolejnym gościem Rozmów po chełmsku w drugim sezonie Joanna Szafranek, doktor nauk medycznych, sportsmenka, miłośniczka zdrowego trybu życia, ciekawa osobowość i moja dobra znajoma od wielu, wielu lat. Cześć Asia. Witam Cię Tomku serdecznie, witam Państwa. Asia, wyjdźmy od tego zaszczytnego tytułu doktora nauk medycznych, bo się już tym parasz od wielu, wielu lat. Powiedz mi, jako społeczeństwo jesteśmy zdrowsi, bardziej chorzy, bardziej świadomi, mniej świadomi, dbamy o zdrowie, czy cały czas odkładamy o to dbanie gdzieś na bok? Znaczy, jesteśmy społeczeństwem zdecydowanie bardziej świadomym. Myślę, że tutaj jest duża zasługa mediów. Mhm. Informacji prasowych, telewizji, spotów reklamowych społecznych. Natomiast ze zgłaszalnością na badania profilaktyczne, które są refundowane przez państwo, przez najczęściej Ministerstwo Zdrowia, jest bardzo niska. Jest szereg badań, na które pacjentka czy pacjent może się zgłosić bez żadnego skierowania, musi jedynie spełniać normę wieku albo jakieś wskazania do tego badania szczególne, typu, że w rodzinie występował jakiś nowotwór. W tej chwili mówię o raku jelita grubego, który jest teraz takim w naszym ośrodku nowym badaniem. To zgłaszalność jednak jest do tej pory niska. Czyli niby świadomość jest, ale nie do końca korzystamy z tego, co nam się należy czy przysługuje. Tak, tak, dokładnie. A wiadomo, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, stara łacińska metoda i maksyma o tym mówi. Chyba z perspektywy lekarza też łatwiej jest pracować z kimś, kto dopiero zaczyna, niż wydawać środki, atencje itp. itd. względem osób, które są już w zaangażowane. Tak. I celem takich badań jest to dla państwa przede wszystkim, żeby zmniejszyć koszty, które potem musi wyłożyć na leczenie pacjentów z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi. Dlatego są te badania profilaktyczne, żeby wyłapać u ludzi potencjalnie zdrowych, którym nic nie dolega, którzy nie mają żadnych objawów, czyli jeżeli mówimy o raku jelita grubego, to nie mają żadnych dolegliwości bólowych, żadnych krwawień, którzy przychodzą po prostu z ulicy się zbadać. I są wykrywane zmiany małe, które oczywiście się operuje, wycina i nieraz na tym kończy się leczenie. Pytałem o pacjentów, zapytam o Ciebie. Jak długo już jesteś lekarzem? Jak długo ta Twoja praktyka trwa? Studia na Warszawskiej Akademii Medycznej skończyłam w 1999 roku. O, czyli w tym roku mamy 20 lat mojej pracy. Ta-da. Proszę, jak się złożyło. Od roku 2008 jestem specjalistą radiologiem. Mhm. Radiologii i diagnostyki obrazowej, tak to się nazywa. U Ciebie zawsze chodziliśmy razem do szkoły. To był taki, pamiętam, no z jednej strony serce i umysł mówiło, że idziemy tą ścieżką, którą podążali Twoi rodzice. Z drugiej strony ten sport zawsze w Twoim życiu był obecny. Ale też dzięki rodzicom. No więc właśnie, ale mam wrażenie, że ta dusza i serce były gdzieś tam mocno rozerwane. Okazuje się, że da się to połączyć. Da się to połączyć. W szkole średniej jeszcze jak razem chodziliśmy, praktycznie jeden rocznik jesteśmy, rok różnicy, nie powiem kto starszy. Ja jestem starszy. Niech tak będzie. Trenowałam wtedy tenisa stołowego i z drużyną Ogniwa Chełm, nie wiem czy Państwo pamiętacie, weszłyśmy do ekstraklasy. I będąc praktycznie w klasie maturalnej, to intensywnie trenowałam, jeździłam na mecze i jak widać wszystko dało się pogodzić. Potem również miałam przygodę z AZS-em AWF-em Gdańsk, tam grałam również w ekstraklasie. W międzyczasie dostałam się na medycynę i ukończyłam również AWF. Ten tenis stołowy to też jest taka specjalność rodzinna, można powiedzieć, bo bratu też nieźle zawodowo się w tej dyscyplinie sportu wiodło. Znaczy myślę, że to wynikało poniekąd z tego, że w owym czasie w Chełmie nie było za dużego wyboru innych dyscyplin sportowych i jakoś tak wyszło, że mój brat się w tym odnalazł i przy okazji ja, ale to dzięki naszemu ojcu.
I brat obecnie jest szefem wyszkolenia w ośrodku Andrzeja Grupy w Gdańsku. Był przez wiele lat trenerem kadry juniorów z sukcesami. Dwa razy dostał tytuł trenera roku tenisa stołowego w Polsce, więc to bardzo duże wyróżnienie. Macie kontakt. Oj, bardzo dobry. Spotykacie się przy stole czasami? Nie. Powiem szczerze, odkąd zmieniłam rakietę na większą. No właśnie. Było to w roku bodajże około 2002 chyba mój pierwszy turniej. To w stołowego gram bardzo okazjonalnie. Byłam oczywiście na Mistrzostwach Świata Lekarzy w tenisie stołowym. To był właśnie chyba 2002 rok nad Balatonem, takie Światowe Igrzyska Lekarzy, gdzie udało mi się zdobyć 3 złote medale w tenisa stołowego w deblu, w singlu i w mikście. I potem już stwierdziłam, że teraz czas na coś nowego. No więc właśnie, i stwierdziłeś, że zamiast przy zielonym stoliku mniej się męczyć, lepiej biegać po dużym kocie z większą rakietą. Znaczy, tenis stołowy też jest bardzo męczący, wbrew pozorom. Powiedziałem to specjalnie, bo wiedziałem, że mnie zganisz. Jest to zupełnie inny typ wysiłku. Jest to dużo ruchów takich na beztlenie, na bezdechu, dużo podskoków, bardzo skoczny sport. Natomiast tenis ziemny jest sportem wytrzymałościowym. Mówi się, że w tenisie ziemnym to większość to nogi, około 60-70%. Potem głowa i na samym końcu dopiero ręka. Co cię uwiodło, jeśli chodzi o kort i tenis ziemny? Co spowodowało, że stwierdziłaś? Bo wiem, że... Oczywiście też tato. Zaraz do tego... tak? Zaraz dojdziemy do sukcesów i do tego, że na tym polu fantastycznie i wyśmienicie sobie radzisz. Także powiedziałbym, no nie do końca amatorsko, bo to, co robisz i twoje sukcesy już nie są amatorskie. Natomiast właśnie co spowodowało, że na tym korcie powiedziałaś, tak, od dzisiaj to jest mój świat. Tato był zafascynowany Fibakiem i Björnem Borgiem, bo to były tamte lata 70. I sam uczył się grać w tenisa ziemnego. Na jakich kortach, gdzie były, przy Hrubieszowskiej, przy pierwszym liceum był kiedyś kort. Przy cementówce, tak. I jak zostałam lekarzem, to zabrał mnie po prostu na pierwszy turniej. Praktycznie stanęłam na korcie i potrafiłam grać, ponieważ już był ten timing z tenisa stołowego. I potem tylko zaczęłam trenować intensywnie, jeździć po turniejach. No właśnie. Tak. I jak to? Ile to trwa? I jak długo jako lekarz? Na arenie tenisowej lekarzy jestem od 2002 roku. No więc właśnie. Moje pierwsze Mistrzostwa Polski w Bytomiu, pamiętam, bardzo duży turniej. I gdyby nie te sukcesy, które zaczęłaś osiągać, to też nie pełniłabyś, bo o tym nie powiedzieliśmy, kolejnej funkcji. Jesteś prezesem Związku Tenisowego Lekarzy i to też jest kwestia zaufania i chyba no, kompetencji powierzonych w twoje ręce ze strony osób. Okazuje się, w twoim środowisku zawodowym bardzo dużo jest osób, które w tenisa grają. Tak, to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i zaszczyt móc, że tak powiem, szefować w Polskim Stowarzyszeniu Tenisowym Lekarzy, które rzesza lekarzy przeróżnych specjalności, stomatologów, lekarzy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, z polskim paszportem oczywiście, i móc spotykać się z nimi, organizować turnieje, organizować wyjazdy na Mistrzostwa Świata, cieszyć się z ich sukcesów, mobilizować. Mamy bardzo fajną grupę, mam wspaniały zarząd, z którym współpracuję od roku, dogadujemy się wyśmienicie i mam nadzieję, że potwierdzą to również nasi członkowie. Pozdrawiam zresztą wszystkich serdecznie. Asia, nie jesteś takim prezesem, co to siedzi w fotelu i ma laptopa i tylko i wyłącznie tym się zajmuje, bo to, co tutaj za nami stoi, jest najlepszym tego dowodem, że jako prezes też jesteś czynnym zawodnikiem, któremu udaje się odnosić sukcesy w tym sezonie choćby, Puchar Świata, to nie jest coś takiego. Jeździcie na zawody, na którym spotyka się elita tych zawodników z całego świata i rywalizujecie w normalny, no powiedziałbym, quasi-zawodowy sposób. W tym roku był wspaniały turniej w sierpniu w Wilnie. Zorganizowało to litewskie, to właśnie Towarzystwo Tenisowe Lekarzy. Na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym stał ten turniej. Także bardzo wysoko podnieśli nam poprzeczkę, bowiem my dostaliśmy organizację takiego turnieju w 2024 roku. Jest to dla mnie kolejne bardzo duże wyzwanie, bowiem przyjeżdżają lekarze z całego świata, około 400 osób i
To jest bardzo duża impreza, trudna przede wszystkim logistycznie, bo to są lekarze z różnych kategorii wiekowych. Trzeba jak gdyby zorganizować wszystkim hotele, przyloty, pobyt, a przede wszystkim sam plan turnieju, który trwa tydzień, jest trudny. Powiedz mi, czy te, bo rozumiem, że to się odbywa, tak jak powiedziałem, w sposób w pełni zawodowy. Macie sędziów, macie... Znaczy z sędziów jest główny sędzia i są sędziowie, na przykład jest sędzia na trzy korty. Z reguły u nas tak jest, że, bo to bardzo podrożyło koszty. Mhm. Jakby na każdym korcie przez tydzień trwania turnieju musiał siedzieć sędzia. Więc z reguły sędziujemy sobie sami, chyba że są sporne piłki i ktoś poprosi sędziego, a to też się zdarza. Jasne. Niestety. Chcę cię zapytać też jeszcze tak troszkę zdradzając kulisy, bo choćby ja nie wiem jak mówić o tym, że tenis jest sportem popularnym, coraz więcej się o nim mówi i coraz więcej osób się do niego garnie, to jednak jest to sport elitarny. To nie jest, nie wiem, piłka nożna, koszykówka, siatkówka. Jest to sport, który no, zawsze był kojarzony z takim, no, mówiło się, że to biały sport, tak? Że to jest taki, tak, bo taki... się kojarzył z Wimbledonem. No więc właśnie. A w tym roku chciałam powiedzieć, że po raz pierwszy w Polsce, myślę, że w historii powojennej Polski w ogóle, udało nam się zorganizować turniej na prawdziwej trawie. Mój kolega, lekarz rodzinny z Łowicza, fanatyk tenisa ogromny, pozdrawiam Wojtka, zbudował 4 teraz ma korty trawiaste. O tą trawę dba i tam mieliśmy przyjemność zagrać właśnie pierwszy ogólnopolski turniej na kortach trawiastych, który nazwaliśmy Med Bledon. Wiem, że te turnieje będą się teraz odbywały co 2 lata. No ale chciałem zapytać się, skąd ta pasja, skąd ta popularność tej dyscypliny sportu, jak myślisz, czy właśnie ta elitarność kusi, czy może sukcesy naszych tenisistów, bo jest ich też coraz oczywiście więcej. Oczywiście sukcesy naszych tenisistów też. Natomiast wystarczy obejrzeć 4 w roku wielkoszlemowe turnieje i zobaczyć chociażby na pulę nagród, jaka tam jest dla zwycięzcy. Obecnie w turnieju, który teraz zakończył sezon, to było we wrześniu US Open, to chyba za zwycięstwo było około 5 milionów dolarów. Więc to poniekąd też... U was rozumiem stawki są niższe. U nas nie ma żadnych stawek, są nagrody rzeczowe co najwyżej. To jest po prostu już przyjemność dla nas i sposób na spędzanie wolnego czasu, którego i tak jest mało, na odstresowanie pracy. I to każdy się bawi tenisem już w naszym środowisku lekarskim. Asia, jeszcze jedno pytanie, bo na pewno samo uczestnictwo w turniejach nie wystarczy. Musisz sobie narzucić rygor treningowy, musisz pamiętać też o tym, żeby i ciało, i umysł w odpowiedniej kondycji utrzymywać. Skąd na to czas? No, obowiązków. Jak czasami odwiedzam przychodnie, miejsce, w którym pracujesz, to wydaje mi się, że tam pracujecie chyba od rana do samej późnej nocy. A... Ja mówię tak, że praca nie może przeszkadzać w życiu. Dobre motto. Tak. Aczkolwiek czasami z tym trudno. W sezonie letnim oczywiście gramy więcej, jak mamy korty odkryte. Natomiast w sezonie jesiennym teraz kolega, nie wiem czy mogę zareklamować, Wojtek Malawski, właściciel Strzechy pod Wojciechem, wybudował swoją halę tenisową na Podgórzu, bardzo ładną. I tam teraz się często spotykamy i gramy. Natomiast oprócz tego, no ja lubię się ruszać, ja muszę się ruszać. To chodzę na treningi takie ogólnorozwojowe, na cross-training chodzę 2-3 razy w tygodniu. No wiem, że nawet mnie zachęcałaś do tego, żeby się spocić. Może tak, jeszcze... do crossfitera boksa chodzę. Może się to jeszcze zdarzy, bo to jest, wygracie tam squasha i ten squash jest chyba też taki wymagający, nie? Generalnie. Nie. Nie? Squasha nie? Tylko cross. Dużo wiosłujemy. Rozumiem. I ćwiczenia siłowe, to jest taki trening siłowo-wytrzymałościowy z reguły. Rozumiem, że każdemu polecasz ruch? Polecam przede wszystkim ruch, tak, bo nic tak nie działa, w cudzysłowie, dobrze na głowę, jak wysiłek fizyczny. Wydzielają się endorfiny i każdemu polecam, jeżeli ktoś ma w życiu dużo stresów,
to przede wszystkim do wysiłku fizycznego, do aktywności fizycznej. Wiemy, że stres to jest podstawowym czynnikiem, który najbardziej osłabia odporność organizmu. Więc gro pacjentów moich, u których na przykład rozpoznajemy nowotwór, świeżo rozpoznajemy, jeżeli zbieram wywiad, jeżeli z nimi rozmawiam, to zazwyczaj w rodzinie wydarzyła się jakaś tragedia. Zazwyczaj jest to związane z jakimś dużym stresem. Więc po prostu jako społeczeństwo powinniśmy nabrać tego nawyku do sportu, bo to również jest profilaktyka dla naszego zdrowia, dla naszej kondycji, dla naszego zdrowia psychicznego przede wszystkim bardzo duża. Asia, mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Znam cię, jesteś osobą o bardzo silnej osobowości, osobą, która jest mega ambitna i tak sobie myślę, że jak w deblu jest się mistrzem świata, to tego nie zostawisz w ten sposób. Myślę, że indywidualny triumf też powalczysz. To jest moje marzenie. Nie jest to proste. Mam 2 razy wicemistrzostwo. Niestety z Węgierką, taką Kingą, bardziej się jaka spotykamy. Specjalizacja? Jaka specjalizacja? Ona jest stomatologiem. I niestety to jest zawodowa tenisistka od dziecka grająca i pewnych rzeczy się nie przeskoczy, chyba że ją jakaś kontuzja dopadnie, czego jej nie życzę. Nie życzymy tego przeciwnikom na kolcie i życiowym też nie. Oczywiście, że nie. Asia, to była prawdziwa przyjemność, serdecznie ci dziękuję. No, dziękuję życzę również za zaproszenie. Dalszych sukcesów i mam taką nadzieję, że ten program też pozwoli rzeczywiście, tak jak mówisz, popatrzeć inaczej na nasze życie, na nasz stres i pozwoli nam na to, żeby się gdzieś tam warto się przebadać po prostu dla swojego spokoju. Nie to, żebym zachęcała do badań w przychodni. Można iść do każdego innego gabinetu. Raz w roku zrobić sobie USG jamy brzusznej, bo są nowotwory, które nie dają żadnych objawów, typu rak nerki, póki nie urośnie duży. Mammografia, USG piersi. To są... Wiadomo, że rak piersi to jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet, więc jedyną profilaktyką to jest oprócz samobadania piersi, które powinniśmy wykonywać raz w miesiącu, najlepiej po miesiączce u kobiet miesiączkujących, u kobiet niemiesiączkujących też sobie panie powinny wyznaczać jakiś dzień i w ten dzień się badać. Samo badanie jest bardzo ważne. Natomiast te nowotwory wcześniej wykrywane to mogą być tak zwane niemacalne, więc jedynie diagnostyka obrazowa pozwoli coś wykryć. W zdrowym ciele zdrowy duch, doktor nauk medycznych. Jak powiedziałem, moja dobra kumpela i ziomalka ze szkoły, z pierwszego liceum ogólnokształcącego i najlepsza tenisistka wśród lekarzy była naszym gościem w rozmowach po chełmsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.